Hej, witajcie kochani, 6 odcinek Mathemagics. Dzisiaj już obiecuję wam, kończymy generalizację teorii prawdopodobieństwa na podstawie tych trzech poprzednich przypadków, które rozwiązywał Pascal w swoich listach do Fermata. Jesteśmy w stanie teraz zauważyć pewne generalizacje i wydaje mi się, że możemy wyprowadzić ogólny wzór. To było zdanie domowe. Jestem ciekaw, ilu z was się to udało. Ten ostatni przykład, podejrzewam, będzie najbardziej benefitowy. No, wszystko się właściwie rozgrywa tutaj, prawda? Tu są to prawdopodobieństwo jest jakby rozpisane. Zróbmy w ten sposób, że zmarzę ten przykład. Jeżeli nie wiecie, o co tutaj chodzi, musicie koniecznie zobaczyć poprzedni odcinek. To wszystko było zapisane tutaj w poprzednim odcinku. Zmarzę tutaj niektóre elementy. Ok, i teraz jakich zmiennych będziemy potrzebować? Pamiętajcie, zasada w matematyce bardzo prosta, im mniej zmiennych, tym lepiej, także nie próbujcie tutaj zrobić więcej niż potrzebujecie. Czego tak naprawdę potrzebujemy tutaj? No potrzebujemy przede wszystkim wiedzieć, ilu punktów potrzebuje Andrzej do zwycięstwa, prawda? No bo bez tego nie będziemy w stanie tutaj tych małych, tych niskich cyferek, tych cyferek poniżej wypełnić. Więc tak naprawdę nieważne, ile Andrzej zdobył punktów, ważne, ile potrzebuje do zwycięstwa, prawda? Więc nazwijmy to jedną zmienną. Andrzej potrzebuje, nazwijmy to R zwycięstw, a Bartek potrzebuje S. Teraz tak, czy potrzebujemy gra do iluś punktów? Zobaczcie, ta ósemka tutaj jest gdzieś wykorzystana, do ilu punktów grają? Nie, nie jest nam potrzebna do niczego. Tak naprawdę ta ósemka już jest ukryta tutaj w tym R i S. Nie ma co gra do iluś punktów dawać jakąś nową zmienną, więc w ogóle pozbądźmy się tego gra do iluś punktów. Skupmy się na ile jeszcze maksymalnie gier potrzeba. Ta siódemka tutaj jest bardzo ważna. Ona jest właśnie tą częścią tutaj na górze, prawda? Tak samo tutaj. Ta trójka potrzebna to jest ta trójka. Więc bardziej mi zależy na tym elemencie. Jak znaleźć element ten? Czy potrzeba nowej zmiennej? Pomyślmy w ten sposób, jak to wytłumaczyć. Może tak, słuchajcie, oglądają mnie fani piłki nożnej. Wyobraźcie sobie, Atletico Barcelona strzela karne i Atletico potrzebuje jeszcze R bramek, a Barcelona jeszcze S, żeby wygrać. Dobra? Ile potrzeba jeszcze tych rund zrobić? I uwaga, jeżeli Barcelona i Atletico strzelą, to się nie liczy, to się kanceluje po angielsku, cancel. I jeżeli obie drużyny spudłują, to również jest to taka runda nieważna, tylko takie decyzyjne rundy są ważne, prawda? Kiedy albo Atletico strzeli, albo Barcelona. No i ile potrzeba jeszcze takich rund? Ha? No słuchajcie, jeżeli Atletico potrzebuje R, no to jeżeli strzeli R minus 1 goli, no to już jest tuż przed ostatnią, prawda? Już ma te 7 punktów i potrzebuje jeszcze jednego, żeby zwyciężyć. No ale dajmy na teraz Barcelona będzie miała świetną pasę, więc strzeli wszystkie, które potrzebuje bramki, minus tą jedną. Czyli to jest przypadek, w którym już jest taki remis, prawda? Taki jak tutaj był 7 do 7, prawda? Tak jakby tutaj remis był 2 do 2. I wszystko teraz zależy na ostatniej rundzie. Czyli jeszcze jedna runda jest konieczna, czyli potrzeba maksymalnie, to się oczywiście tutaj dodaje, R plus S minus 1 gier. Zgadliście? Ok, świetnie. Dobra, no to co tu jeszcze teraz potrzeba? No musimy oczywiście pododawać tutaj. No dodawanie w takiego ciągu w matematyce ma swój symbol. To jest symbol dodawania, taka grecka litera sigma, wielka litera sigma, która pokazuje dodawanie. Dodawanie no czego? No, co idzie na górę? No na górę, jak sami widzicie, za każdym razem idzie maksymalna ilość gier, czyli to R plus S minus 1, prawda? A tu
na dole. Co było? No w tym wypadku było 7, 6, 5, czyli ilość zwycięstw, które ja potrzebuję. Ale gdy przeczytamy dokładnie, co Pascal miał na myśli, to on to zrobił troszeczkę inaczej. On to patrzył z perspektywy ilości swoich porażek. Czyli generalnie Pascal, gdyby robił to zadanie, to by zrobił 0, 1, 2, 3, 4 i tutaj byłoby 5, 6, 7. Ale jeżeli wy znacie coś o kombinacjach, wiecie doskonale, że ten trójkąt jest symetryczny i to by było dokładnie ten sam wynik, więc zdefiniujmy tutaj K, gdzie K jest ilością porażek Andrzeja. Czyli oczywiście zaczynamy od K równego 0, czyli zaczynamy od 0 porażek. No ile maksymalnie porażek można mieć? Ile maksymalnie porażek może mieć Andrzej? No wydaje mi się, że jeżeli będzie miał S porażek, to znaczy, że Bartek będzie miał S zwycięstw, czyli o jeden mniej niż ile ma Bartek, prawda? Czyli S minus 1. Tyle maksymalnie porażek. I teraz suma dla Bartka. No i Bartek oczywiście ten sam ilość maksymalnych gier, czyli R plus S minus 1. Oczywiście również bierzemy K, prawda, bo trzeba kontynuować po prostu, to trzeba kontynuować tutaj ten ciąg 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, więc trzeba kontynuować. Tam, gdzieśmy go zostawili, zostawiliśmy go na S minus 1, więc musimy zacząć go na K równego S, czyli po prostu kolejną liczbę. Ale jak daleko idziemy? No jak daleko idziemy? No idziemy tak daleko, ilość gier, prawda? Ilość maksymalnych gier, czyli R plus S minus 1, ta sama liczba tutaj. Tutaj, kochani, jest już cała teoria prawdopodobieństwa, a właściwie teoria szans, zdefiniowana. Ok? To jest ten główny wzór, do którego doszedł Pascal w swoich wspaniałych listach. No, oboje właściwie do tego doszli z różnych perspektyw. Pascal i Fermat. No jak wam się tutaj to podoba, ok? Może zdamy tutaj dużą krateczkę. To jest do czego właściwie przez 4 odcinki do czego dążyliśmy. I może teraz w końcu, używając tego wzoru, rozwiążmy ten oryginalny problem gry w bala, pokazywany tutaj wam za pierwszym razem, w pierwszym odcinku. Pamiętacie, jakie tam były wytyczne? Taki był ten oryginalny problem. Fermat ma 5 punktów, Pascal ma 2 punkty, gra do 6 punktów. Nic z tego nie potrzebujemy, prawda? Co my potrzebujemy? Potrzebujemy, ile potrzebuje zwycięstw Fermat, ile Pascal i ile maksymalnie gier będzie potrzebnych. Także to zapiszę na zielono, bo to jest nam tak naprawdę potrzebne. Ok? Czyli R równa się 1, S równa się 4 i max równa się 4, maksymalna ilość gier. No i zobaczmy w takim razie, jakie są szanse. Według naszego wzoru jest to suma od K równego 0 do S minus 1, czyli w naszym wypadku 4 minus 1 z 4 wybiera K do, i to będzie dla Pascala, od K równego S, czyli 4, do 4, prawda, maksymalna ilość gier z 4 wybiera K. Ok? To jest Fermat do Pascala. Ok? W grze w bala. Fermat do Pascala w grze w bala. No to jedziemy. Czyli to jest tak. 4, 0 plus 4. No to jest właściwie 3. Właściwie tak? Ok? 4, 1. 4, 2. 4, 3. Do
4, 4. Ok, czyli 4 plus, no właściwie 1 plus 4 plus 4 silnia. Czyli prawdopodobieństwo, że to zwycięży Pascal, równa się 1/16 i prawdopodobieństwo, że wygra Fermat, to wynosi 15/16. No jak wam się to podobało? 150-letni problem rozwiązany przez tych dwóch geniuszy francuskich. No i tyle. Tak, panie i panowie, powstawało prawdopodobieństwo, a ja dziękuję wam za oglądanie do samego końca, zgodnie z obietnicą. Wiszę wam zaraz, to jest 6. odcinek, to już 6 pompek. Ok, zaczynamy. Zaczynamy 6 pompek. Wszystko oczywiście w szczytnym celu potrzebuję, kochani, z 1000 subskrybentów do 100 odcinka. Daję sobie czas na to, żeby zrobić 1000, żeby mieć 1000 subskrybentów i 4000 oglądniętych godzin. No i obiecałem wam wtedy zdjęcie przed i po. Dlatego, kochani, zapisujcie się na kanał. Dzięki za oglądanie samego końca. Już niedługo kolejny odcinek Math Magics. Jak zwykle we wtorki o 14 czasu polskiego. Trzymajcie się. Cześć!